Teraz przenosimy się do Kobylej Góry, bo tam jest specjalny piknik służb. Zobaczmy. Witamy pięknie z Kobylej Góry. To taka miejscowość położona na styku trzech województw: wielkopolskiego, opolskiego i dolnośląskiego. I śmiało można powiedzieć, że to dziś jedno z najbezpieczniejszych miejsc w Polsce. Dlaczego? Bo trwa tu wielki piknik służb. To jednocześnie otwarcie manewrów Renegade Sarex 2022, czyli takich manewrów, gdzie służby będą ćwiczyły najróżniejsze epizody i scenariusze oraz współpracę między sobą. Piknik jest otwarciem tych manewrów i wprowadzeniem, dlatego także tutaj nie brakuje pokazów ratownictwa medycznego, pożarniczego, nie brakuje spotkań służb, które opowiadają o tym, jak ważne jest działanie. Te wszystkie wydarzenia, które tutaj widzimy, scenizowane, ale niestety one zdarzają się także w życiu. Jesteśmy świadkami pozorowanego wypadku motocyklisty i właśnie w takich wypadkach między innymi liczą się tak zwane złote minuty. Ze mną pan Miron Leśniak, ratownik medyczny. Co to takiego złote minuty? Witam serdecznie, Leśniarek. Złotą godziną, którą jakbyśmy pod sam początek w ogóle złotej godziny, polega na tym, że popełnia tego totalnego urazu, ponieważ ten uraz to jest krytyczny moment w życiu tego człowieka. Potrzebujemy go w tym momencie zaopatrzyć jak najszybciej się da. Ale zanim oni zostanie zaopatrzony, najpierw służby muszą tam dojechać. Dlatego apeluję o korytarz ratunkowy. To wszystko składa się właśnie na tę złotą godzinę. Po przyjeździe na miejscu zdarzenia trzeba, że jak powiem, dotrzeć do poszkodowanego. I ten poszkodowany, że jak powiem, czasami jest zakleszczony. Czasami nie można go, że jak powiem, jego podjąć w danym momencie. A tutaj minuty uciekają. I to tak jak pani mówi, minuty składają się na godzinę. I na tym to w ogóle wszystko polega. Przyjeżdża, że jak powiem, zespół ratownictwa medycznego, których naprawdę jest mało w tym kraju. I dlatego też oczekiwanie ich jest troszeczkę wydłużone. Ale naprawdę panowie i panie się nie nudzą. Do czego zmierzam? Ten pacjent musi, że tak powiem, zostać w tym momencie zabezpieczony. To jest taki ojom na kółka karetka, gdzie musimy, że tak powiem, przetransferować pacjenta na szpitalny oddział ratunkowy, gdzie musi być zobrazowany. Po obrazowaniu musi, że tak powiem, ktoś go dodatkowo oceni, bo to jest i praca chirurgów, anestezjologów, każdego, że tak powiem, elementu najdrobniejszego w każdym szpitalu. A jak on trafia już na stół, to musimy wiedzieć, co mamy zacząć w tym pacjencie robić. To już wszystko dzieje się, kiedy dojeżdżają ratownicy. A jak my możemy zareagować, kiedy widzimy taką sytuację? Korytarz życia to jedno. Co jeszcze? W takim urazie to masowanie krwotoków, znaczy samego początek, tak? Jeśli chodzi o urazy, to krwotok jakby, czy uraz to jest jakby dominująca rzecz, ale musimy zacząć od prostej rzeczy, czy od oddechu, czy człowiek oddycha, jeśli nie oddycha, to musimy rozpocząć. Tutaj uczyć. Ja tutaj muszę postawić kropkę, bo z nami są tutaj różne służby, wojsko, policja, straż pożarna, ale jest także wodna służba ratownica, pan Marcin Kopacki ze mną. Przed wami bardzo gorący okres, no bo będziemy wypoczywać nad wodą i bardzo często dochodzi do niebezpiecznych wydarzeń. Dlaczego? Zgadza się. Tak naprawdę dla Wodnej Służby Ratowniczej i innych podmiotów ratownictwa wodnego sezon tak naprawdę trwa cały rok, ale tutaj muszę się z panią zgodzić, że oczywiście ten okres letni, miesiące wakacyjne, statystycznie mówią, że do tych wypadków nad wodą dochodzi w największej ilości właśnie przypadków. Niestety rokrocznie zamykamy statystyki ogromną ilością wypadków nad wodą skończonych utonięciem. To jest około 400-500 przypadków każdego roku. To, co teraz powiem, może być takie oczywiste, ale jak my sami możemy zadbać o to, to przede wszystkim starajmy się jeździć na wypoczynki z rodziną, ze znajomymi w miejsca, w które są zabezpieczone przez ratowników wodnych, tak? Czyli starajmy się zażywać tych kąpieli, tego czasu wolnego w miejscach strzeżonych przez ratowników. Nie muszę oczywiście mówić, że wszelkiego rodzaju używki nie są najlepszym przyjacielem wody, dlatego też prawda, nie zalecamy, a wręcz zabraniamy tego, żeby po spożyciu jakichś używek do tej wody się udawać. Przede wszystkim zdrowy rozsądek, własne bezpieczeństwo i brak brawury. Wypoczynek to zdrowy rozsądek. My tutaj w Kobylej Górze na pikniku służb zostajemy do godziny 18. Będą pokazy ratownictwa pożarniczego, drogowego, medycznego. Będą stoiska, zatem serdecznie państwa zapraszamy. A teraz już z Kobylej Góry pędzimy do Warszawy, do studia Pytania na Śniadanie.